Wyniki wyborów na Węgrzech policzone, wyniki referendum już prawie policzone. Ja tu jestem wciąż jeszcze i obserwuję rozmaite reakcje mediów. I po pierwsze czuję potrzebę wyjaśnić, że ja tu nie jestem z powodów uczuciowych. W ogóle bardzo ważne słowa, które Moritz Welt mówi w Ziemi Obiecanej. Karol, pamiętaj, że my mamy robić nie małżeństwo, nie romans, tylko interes. Te słowa bym stale cytował wszystkim komentującym w Polsce to, co na Węgrzech uznała większość wyborców. Tu Węgry nam nie są potrzebne do romansów, jak się niektórym wydaje, tylko do polityki. A polityka to są właśnie interesy. I to jest bardzo ważne dla całego regionu, że Viktor Orban rozjechał całą tę zjednoczoną opozycję, której jedynym jednoczącym lepiszczem była nienawiść do obecnie rządzących i którzy nie byli w stanie niczego absolutnie wygenerować z siebie, żadnej myśli, poza tym, że się zjednoczyli. To, jak już wspominałem w filmiku poprzednim, ma ważne, emocjonalne, jak się okazuje, głównie znaczenie dla naszej lewicowo-liberalnej opozycji, która też nie jest w stanie wymyślić nic innego, niż tylko żeby się zjednoczyć. No i teraz patrzę na telewizję TVN, znaczy nie teraz, ale patrzyłem w nocy, oglądałem telewizję TVN24, która chyba powinna się nazywać Psychiatryk 24, co tam się wyrabia z ich skomplikowanymi emocjami w momencie, kiedy ci Węgrzy mieli śmiałość po pierwsze kompletnie zignorować wskazanie Donalda Tuska, który przecież sam osobiście pofatygował się na Węgry, żeby im powiedzieć, jak mają głosować. Orban go nazwał po węgiersku, że jest fekete moczko. Myślę, że powinien przylgnąć ten pseudonim do Tuska. Fekete moczko to jest czarny kot, przynosi pecha. Gdzie się przyklei, to przyjechał, sfotografował się z szefem Jobbiku. No i cóż, Jobbik, który miał 26 mandatów w ostatnich wyborach, zjechał do 9. Za to rozczarowawszy swój elektorat zdradą, jaką było połączenie się w jeden blok wyborczy z lewicą, otworzył drogę dla bardzo, bardzo radykalnej partii Mihazang, która z tego dawnego elektoratu Jobbika zdobyła 7 miejsc w parlamencie, startując z arcyniewygodnej pozycji na trzeciego między te dwa bloki lewicowo-liberalny i orbanowski, trudno go właściwie powiedzieć, konserwatywno-pragmatyczny, powiedziałbym. I to jest dowód, że giertychizm nie popłaca i to jest dowód, że zjednoczenie się na jednej liście, jeżeli nic temu nie towarzyszy, to po prostu nie działa i każdy rozsądny człowiek powinien tak powiedzieć. No ale w TVN24, nie przypadkiem mówię Psychiatryku 24, nie ma rozsądnych ludzi. Jest Anna Applebaum, którą tam zapraszają i pokazują jako jakąś ekspertkę, mądrą osobę, która ma o czymkolwiek pojęcie. I to jest oczywiście jeden z wielu fałszów w tej stacji upowszechnianych, ponieważ jak zobaczyłem rozmowę z Anne Applebaum, no po prostu to się nie da opisać. No. Jakaś dziennikarka, której nazwiska nie kojarzę i zaproszona Applebaum, no, orzekają, że po pierwsze to te wybory na pewno były sfałszowane. Dlaczego były sfałszowane? No bo nie może to być, po prostu nie może, nie przyjmujemy do wiadomości, jak zjednoczyli się. Opozycja węgierska, mówi Applebaum, wspaniała, zjednoczyła się, stworzyła jedną listę i to jest wielki sukces i tego sukcesu jej nikt nie odbierze, a że dostała łomot prawie że 20% w momencie, kiedy to mówiły, wydawało się, że to jest 20%, w tej chwili się okazuje, że 18%. Niewiele lepiej. To tego przyjąć do wiadomości nie można, no to się brnie w zaprzeczenia. Jak to jest klasycznie? Mało tego, że zostały sfałszowane. Pani Applebaum mówi, że one już dawno temu zostały sfałszowane. Mało tego. Anne Applebaum, osoba tutaj traktowana jako poważna, w TVN24 stacji, która uchodzi za poważną, orzeka, że Putin po to w ogóle wywołał wojnę, żeby Orbanowi umożliwić wyborcze zwycięstwo. Chociaż wszyscy wiedzą, że bez tej wojny Orban też wygrał 4 razy wybory. I poza tym, no powiedzmy, skala zaangażowania Rosji, pewnych jednak strat, które ponosi, nie chce się do tego przyznać, wskazują na to, że taka hipoteza jest po prostu czymś, z czym się należy zgłosić do lekarza, a nie ludziom mówić w telewizji, że Putin po to wojnę wywołał, żeby Orban mógł wygrać wybory. Chociaż jest też druga frakcja, która mówi, że Putin po to wywołał wojnę, żeby Kaczyński mógł wygrać wybory.
ale nie zdziwię się, jeżeli usłyszę w TVN24 ekspertów, którzy w internecie wypisują, że to Kaczyński wywołał wojnę tak naprawdę po to, żeby dokonać rozbioru Ukrainy razem z Orbanem i Putinem. Putin w ogóle odegrał tutaj marginalną rolę. To jest ciągłe moczenie Orbana w Putinie ma oczywiście pewne podstawy i możemy się w to bawić, tylko ja zwracam uwagę, że dla nas ważne jest nie to, czy Orban ochoczo się dołącza do sankcji przeciwko Rosji, czy się nieochoczo dołącza. Ponieważ on się dołącza do tej reakcji. Postawa Orbana, postawa Węgier jest do bólu pragmatyczna, że ona wynika dokładnie z tego samego, z czego wynika postawa na przykład Jarosława Kaczyńskiego. Czyli z podążania, czy mam nadzieję, że u Jarosława Kaczyńskiego też tak jest, z podążania za nastrojami społecznymi. Ja wiem, był taki sondaż, bodajże w tygodniku Polityka, że ponad 50% Polaków jest zwolennikami, żeby prowadzić twardą politykę wobec Rosji, żeby protestować, nawet jeżeli to ma oznaczać przeniesienie wojny, zbrojnych działań na teren Polski, czy wciągnięcie Polski do wojny. No, skoro takie są nastroje społeczne, no takim jesteśmy społeczeństwem, tak? My pierwsi, wyrywni, my wszystkim damy przykład za wolność naszą i waszą, my się nie będziemy na nikogo oglądać. Węgrzy nie mają takiego poczucia mocy jak Polacy, nie uważają, że oni swoim przykładem coś sprawią, w związku z czym mówią, my jesteśmy małym krajem, teraz wszystkich jest razem wziętych 9 milionów z hakiem, licząc ze starcami i dziećmi. My tutaj nic nie zwojujemy, a niech ci duzi wojują, to my się do nich przyłączymy. To jest zupełnie otwarcie. Ministrowie węgierscy tak mówią. Nam się ta postawa może nie podobać, ale to nie jest postawa, od której coś zależy w naszej geopolityce. My jesteśmy w innym miejscu mapy, więc musimy inną zupełnie politykę prowadzić, to jest zrozumiałe. Ale dla nas Węgry są ważne jako część współpracy regionalnej, jako część grupy V4, czy takiego archipelagu, który się wynurza. Bo lewicowi liberałowie, którzy tam szaleją w tym psychiatryku 24, wciąż chcą wierzyć, że to są takie, że my konserwatyści, my ludzie, którzy uważamy, że Unia Europejska jest w tej chwili absolutnym moralnym, politycznym bankrutem, że Niemcy absolutnie nie nadają się na listę, stracili moralne prawo do liderowania Europie, że Ameryka zasługuje na lepszego sojusznika w regionie niż Niemcy, bardziej uczciwego i o tę rolę powinna się Polska ubiegać. To patrzmy, że niemiecka propaganda to oczywiście doskonale wyczuwa. Stąd okładka Newsweeka ośmieszająca Polskę, dokładnie idąca zresztą narracją putinowską, że my jesteśmy sojuszniczek Ameryki, że my jesteśmy taki mały, pogardzany przez Amerykę kraj, który mówiąc Sikorskim robi łaskę. Tak, to oni dokładnie podejmują i oni również grają te wszystkie Onety, Ringery, Springery i cała kontrolowana przez Niemców i eurokratów propaganda lewicowo-liberalna, podkreślają bardzo każde słowo Orbana, które można zinterpretować jako wrogie wobec Ukrainy, wrogie wobec Zieleńskiego, no, żeby nas Polaków sztuchać w miękkie. Bo my Polacy jesteśmy romantyczni, bo my Polacy niestety mamy politykę robioną przez inteligentów, jak wielokrotnie podkreślałem, a polityka inteligencka polega na maniuracji. Celowo to mówię tak właśnie niegramatycznie. Polityka w innych krajach ma przynosić konkretne efekty, ma się opłacać, ma coś tworzyć, a u nas polega po prostu na tym, że mamy rację i my chcemy mieć rację. Rację moralną. Rację moralną w wypadku napaści, zbrodni, ludobójstwa, które jest dokonywane na Ukraińcach przez Rosję i przez Rosjan. Racje moralne są zupełnie oczywiste. Dzięki temu my nie musimy myśleć nad polityką. Mamy rację. A jeśli nawet wojna ma z tego powodu się przenieść na terytorium Polski i my mamy do niej wystąpić jako pierwsi, jako sami, zanim ci wielcy się ruszą, zanim Niemców zmusimy do tego, żeby zmienili swoją pozycję, własnym przykładem ich zmusimy, prawda, a co najmniej ich zawstydzimy. Oni będą zawstydzeni. Dobra, no, kocham swój naród z całym jego wariactwem, bo jak to mówił Roman Dmowski, wolno mi być dumnym z tego, co w Polakach jest wielkie i muszę się wstydzić za to, co w Polakach jest marne. Ale nie wmawiajmy sobie, że wszyscy muszą tak jak my i że takie Węgry na przykład mają tak samo działać jak my. Nie. Lewicowi liberałowie, mówię,
powiadają, że tu są jakieś takie wysepki odseparowane od siebie, gdzie jacyś populiści, nieliberalna demokracja to nazwali, gdzie ci populiści rządzą, ale te wysepki są otoczone wielkim europejskim morzem inkluzywności, różnorodności, tolerancji dla czterech liter, czy wręcz kierowania się, dogadzania czterem literom i tych wszystkich europejskich wartości. A ja uważam, że to nie są żadne odseparowane wysepki, że one są odseparowane na razie, bo to jest archipelag, który wyrasta i nagle się okaże, że to kontynent cały nowy się wyłoni. Cała nowa Europa się wyłoni. Zobaczymy, jak będzie w następnych wyborach, jak będzie we Francji, jak będzie w Niemczech, gdzie się wojna przeniesie, gdzie dotrze, gdzie nie dotrze. Trzęsie się struktura świata, takie tektoniczne płyty się zderzyły. I to jest moment, kiedy Polska powinna działać i to jest moment, kiedy Polska nie powinna być sama. I to jest moment, kiedy Polska się nie powinna kierować romansem, kiedy się nie powinna kierować małżeństwem, tylko myśleć o całości. Nie ma tu żadnego pisowca. Nie było na wieczorze wyborczym żadnego przedstawiciela oficjalnego Polski. Bodaj nawet ambasadora Polski na Węgrzech. Nie, obraziliśmy się. PiS się obraził w imieniu Ukraińców, żeby coś pokazać, nie wiem co. Co prawda potem Jarosław Kaczyński udzielił bardzo szeroko tutaj upowszechnionego wywiadu, w którym no, powiedział tak jak polityk, dość rozsądnie, ale jest duża rozbieżność między jego działaniem i widać, że ten niemiecki klin, który jest wbijany między innymi przez propagandę w stosunki polsko-węgierskie, jednak działa. O, bo my Polacy, jak to poeta pisał, myśmy durni, zapalni i łzawi. I my techniki wielopolskich i innych realistów politycznych nie lubimy. My się tutaj rzucimy. My po prostu kochamy i jesteśmy sługami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak tak formułuje sprawę, że my jesteśmy sługami Ukraińców, no moim zdaniem takie słowa paść nie powinny. Pewnie ze strony Orbana padły słowa o Zełenskim, które paść nie powinny, bo stawiać go na jednym poziomie z Sorosem i Unią Europejską tylko dlatego, że też życzył przegranej politykowi, może jest małostkowe, ale na litość boską, ludzie, miejmy jakieś wyważenie sytuacji, miejmy zrozumienie, co tu się dzieje. To jest kompletny psychiatryk. To, co wygadywali w TVN24 jakaś nieznana mi dziennikarka z panią Applebaum, to jest po prostu wariactwo typu nie wiem, pisemek bubla. No, nie mówię o nienawistności, która tam była, tylko tyle to ma wspólnego z rzeczywistością kompletnie. Ale z drugiej strony mamy milczenie mediów, umownie mówiąc pisowskich, które z największym wstrętem i niechęcią poinformowały, że Orban wygrał. No bo tamci drudzy to są jeszcze gorsi, ale już to tak cieszyć się z tego to absolutnie, absolutnie nie wypada. Ci sami ludzie, co tamtego Orbana całowali po dłoniach, pielgrzymowali tu do Budapesztu, wtedy jak to było modne, ja wtedy nie pielgrzymowałem, bo uważałem, że my mamy robić nie romans i nie małżeństwo, to oni teraz są najbardziej obrażeni, no bo my chcemy mieć rację. No to se miejcie rację, mógłby teraz powiedzieć taki Węgier, a my nie chcemy wchodzić do wojny jako pierwsi. Niech tam idą pierwsi Amerykanie, inni całe NATO, a my im chętnie coś tam podeślemy. Problem polega na tym, że to właśnie Amerykanie, ale także Niemcy, Francuzi, oni chętnie, znaczy no, Amerykanie rzeczywiście robią dużo, bo mają w tym interes, natomiast tacy Niemcy, Francuzi to właśnie by chcieli, żeby o, taka Polska, takie Węgry, żeby tutaj protestowały, a prezydent Macron zadzwoni wieczorem do Putina i poprosi go, żeby na przyszłość ofiary takich masowych zaczystek, jak to Rosjanie nazywają, w Buczy jakoś lepiej ukrywał i żeby lepiej zacierał ślady, bo przez to on ma kłopot z firmy francuskie, które najważniejsze są dla Macrona, żeby tam w Rosji cały czas działały i zarabiały pieniądze, przez to firmy francuskie tracą, bo ludzie bojkotują konsumenci, kiedy widzą takie sceny, więc może kochany, nie śmiem ci tutaj nic wielki, wspaniały carze rosyjski narzucać, ale może na przyszłość jakoś naucz się zacierać ślady. Olaf Scholz ci może powiedzieć, jak to się robi, żeby się ze całej odpowiedzialności wykręcić. My mamy robić nie romans, my mamy robić nie małżeństwo, my mamy robić politykę, która na nowo przebuduje architekturę Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, powtórzę, jest bankrutem moralnym i
politycznym. Bankructwo nastąpiło w lutym tego roku. I teraz trzeba szybko budować nowe struktury i szybko trzeba budować nową platformę i nową wspólnotę na innych, lepszych zasadach. Jakich to będę jeszcze pewnie nieraz mówił.